Siema, siemano. Dzisiaj wyjaśnię troszkę mechanikę, jak to działa i o co chodzi z tymi Fiendish monsterami. A więc potrzebujemy czaru Find Fiend, który kupujemy w Venom. W Tibiopedii sobie możecie sprawdzić. Działa on jak Exiva, tylko że przy jego pomocy wyszukujemy właśnie tych potworków Fiendish, z których lecą Sliversy. Potrzebujemy 50 Sliversów, aby wymienić je na Exalted Cory. Już wtedy Exalted Cory'a będziemy mogli użyć do ulepszenia broni. Lecimy sobie tutaj właśnie na Darashie. Jeżeli mamy potwora odkrytego w bestiarce, będzie nam pokazywał level tego potwora. W tym przypadku pokazuje level hard, więc wiem mniej więcej, że w tych stronach na Darashi, no to właśnie Were Hyeny albo Were Liony. Więc sobie tutaj lecimy i zobaczymy, co nam się tutaj trafi. Często jest tak, że niby nas prowadzi już do celu, ale się okazuje, że jest to gdzieś pod ziemią i w zupełnie innym mieście. Także nie zawsze uda się szybko to znaleźć. Czasem są to 2-3 minutki, czasem jest to nawet godzina, aż szkoda czasu. Ale w najlepszym przypadku mi się udało w godzinkę ich kilka znaleźć. Także to jest spoko opcja na zarobek. Taki Exalted Core 1kk kosztuje. Sliversy około chyba 13k za sztukę. Ale nie opłaca się ich sprzedawać, lepiej właśnie ubrać 50 i wymienić na Exalted Core. Tutaj właśnie widzimy, mamy Were Lionessa, który właśnie jest Fiendish Monsterem i da nam jakieś Sliversy plus Dusty, które też wymieniamy na Slivers. Także taki spoko zarobek na takim 300 plus levelu. Biegać, mówię, czasem uda się szybko godzinkę, kilka sztuk właśnie znaleźć, zabić, a czasem chodzi się i błądzi się. Ale jest to fajna alternatywa, żeby porobić coś innego. Zapraszam do oglądania. Dalej pokażę kilka jeszcze potworków od Fiendish, które zabiłem. I zostaw łapkę, suba i komentarz. Pozdro.